Kolejny punkt porządku obrad jest to uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Raszyn na rok 2016. Z tego co wiem, komisja jednak się dzisiaj zadała. Oto jest to z pani Daresie, celem omówienia tej uchwały. Komisja w sześcioosobowym składzie opiniowała 5 projektów uchwał w zakresie swojej kompetencji. Pierwszy projekt uchwały dotyczy przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Raszyn na 2016 rok. Drugi projekt uchwały dotyczy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Raszyn na 2016 rok. Trzeci projekt uchwały dotyczy uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Raszyn na 2016 rok. Czwarty projekt uchwały dotyczy gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Raszyn na lata 2016-2020. Piąty projekt uchwały dotyczy trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Dziękuję bardzo. Witam panią Wiedę Radowską, kierownika Gminy Pomocy Społecznej w Raszynie. Pozwolę sobie pani posłuchać. Dzień dobry. Proszę Państwa, program osłonowy jest kontynuacją programu z poprzednich lat. Brzmi nieco w 2014-2015 roku. Pozwolę sobie tylko szybciutko powiedzieć, że zmieniłam aktualne dane, no dla mnie to nity tekst ustawy o pomocy społecznej. Program jest ten sam, tak jak Państwu powiedziałam, ale zmieniałam jeszcze dane dotyczące ilości dzieci korzystających z tego programu, bo jest ich no zdecydowanie jest roku na rok coraz mniej. I to, co jeszcze zmieniłam, to pozwolę sobie przez na chwilę omówić, przypominając, na czym polega ten program. Program polega na tym, że dyrektor szkoły bez decyzji administracyjnej, bez wywiadu środowiskowego decyduje o tym, żeby dziecko jadło obiad w szkole. I za obiad, za który płaci w 60% Skarb Państwa w 40 gminach. W związku z tym ten dyrektor decyduje się przyznać dziecku ten obiad, informuje nas o tym i my opłacamy za obiad tego dziecka. Ilość tych dzieci nie może być większa niż 20% wydanej decyzji w miesiącu poprzednim. I proszę Państwa, wartość tego programu jest całościowo oceniona na kwotę 26 778 zł. Z czego, jak powiedziałam, 60% mamy dofinansowanie z budżetu państwa, wojewody mazowieckiego, a 40% jest to część pieniędzy, którą pokrywa gmina Raszyn. Zmiana nastąpi dopiero od 1 września 2016 rok, gdyż budżet państwa, czyli ustawodawca, czy uchwałodawca zorientował się, że jak dziecko dostaje obiad od dyrektora szkoły, jeden obiad przez cały rok. I tutaj wejdzie taka zmiana od 1 września, co na stronie 5 Państwu podkreśliłam, że dziecko ma jeść, bo dzieci i młodzież mają jeść doraźnie, to znaczy do okresu 3 miesięcy. My w tym czasie powinniśmy zbadać sytuację rodzinną, majątkową, materialną rodziny i dać decyzję o przyznaniu tego obiadu bądź o odmowie przyznania tego obiadu. Dlatego tutaj ten program do końca sierpnia będzie leciał na starych zasadach, natomiast od 1 września z uwagi na już zapisaną zmianę w ustawie zdecydowaliśmy się także dać ten zapis, że doraźna pomoc będzie mogła być udzielona. Dyrektor szkoły będzie doraźnie mógł dziecku zapewnić ten obiad, poinformować nas i my zbadamy sytuację, dajemy decyzję administracyjną doraźnie, czyli umownie mówimy, że to jest w okresie do 3 miesięcy. Tak? Nie może to trwać zbyt długo.
tak żeby się zmieniła tylko ta część tego programu. Żeby było dofinansowanie z budżetu państwa, ten program osłonowy musi być uchwalony, jeżeli decydujemy się go dalej prowadzić. A był rokroczny do tej pory, w związku z tym też żeśmy podjęli decyzję, żeby pisać ten program w 2014 roku, ponieważ to była kontynuacja do poprzednich lat, do zapisu tak zwanego 6A. Czyli 2014, 2015, teraz planujemy na 2016. Program na początku miał kwotę 40 tysięcy, teraz mam 26. Spada nam liczba dzieci w szkołach, spada nam liczba dzieci idą. Poprawia się sytuacja, może tak, nie mam pojęcia. W każdym razie jest coraz mniej wydawanych pieniędzy i coraz mniej dzieci jedzących. Dlatego mocno apeluję, żebyśmy jednak chociaż w tej małej części jakieś tam dzieci dostaną te obiady i będziemy mogli mieć tę satysfakcję, że ktoś jednak nie będzie głodny na tym po szkole. Także to się jest zawsze było. To wszystko. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Opinii pani sobie przyjęliśmy. Kryteria pani podawała, ja pytanie takie, czy dotyczy to zamieszkałych, zameldowanych, płacących podatki, które wygląda na przykład o rodzicach. O rodzicach, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Raszyn. Dzieci. Dzieci i rodzice muszą mieć miejsce zamieszkania na terenie gminy Raszyn. Nawet warszawskie szkoły do nas piszą o uwzględnienie. Bo dzieci nasze chodzą także w Warszawie. Rozumiem. Same dane kolejne. Z tej pomocy korzysta 20 dzieci miesięcznie. Radna Krzyżek. Pani też wspomniała o tym, że w następnym miesiącu nie może być więcej niż 20% dzieci, tak? Tak. W tym trybie, tak? Jak w poprzedniego miesiąca, jak jest pierwszy miesiąc? W pierwszym miesiącu uwzględniamy decyzję z czerwca. Poprzedniego roku? Tak. Nie, z tego samego roku, tylko w poprzednim roku. No, ale to nie jest pierwszy miesiąc. No nie jest. To musi być przerastające od zera zaczynać. Jak nie, jest niedożywienie dzieci i młodzieży uczestniczących do szkół. Naprawdę, aż tak w naszej gminie, w gminie tak bogatej, w gminie, gdzie bezrobocie jest jedno z najmniejszych w kraju, występuje taki duży problem niedożywienia dzieci. Problem jest dlatego duży, ponieważ mimo zasobów finansowych, jakie mają rodzice, dzieci chodzą głodne do szkoły. To nie zależy od poziomu finansowego rodziców, wtedy polega cały problem. Poza tym dzieci mają też, nie są nauczone w domu spożywać jak należy, dlatego zupełnie się nakładają inne czynniki, nie tylko brak finansów jest przyczyną, że te dzieci, no, nie jedzą. Powinni jeść tak? To znaczy powinny mieć takie dane jedzenie na dokładnie. Znaczy, to tak państwa, że rodzice jadą do pracy, dzieci same wychodzą do szkoły. Nie, bo tutaj dalej, na przykład w celu programu, bo jest taki zapis, że wdrożenie programu przyczyni się utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych. No jak to się ma, prawda? Jest też dobry nawyk żywieniowy, żeby właśnie, że dzieci jak pójdą głodne, to będą właśnie dożywiane w szkole. Właśnie tych rodziców trzeba by raczej mówić do. To by był właściwy nawyk. To znaczy dzieci spożywają różne produkty żywnościowe, jakich nie mają możliwości spożywać w domu. Często są to no, na przykład surówki, tak? Odstawiają surówki, bo to mama nie robi, mają nawyku jedzenia surówek. Tak bym to rozumiała. To są takie przykłady, które ja teraz biorę, jak widzicie państwo. Przeprowadzamy ankiet, nie przeprowadzaliśmy, chociaż dwa mieszane przeprowadzimy. Nie, bo to mówię, trochę niewłaściwie, tak? Trochę tutaj, ale oczywiście, że młode dzieci trzeba nakarmić i nie zastanawiać właśnie, gdzie jest wina. Ale na pewno nie jest to jakby to obecne, jak dziecko pójdzie do szkoły,
ładne, to wiadomo, wszyscy rodzice wiedzą, że to jest taki tam jakiś, tak? Bo to jest taki utwara, nie? To jest zły nawet, moim zdaniem. No, ale... Ja myślę, że siadanie jest głównym posiłkiem tak naprawdę. I to jest zapas energii na cały dzień. I to jest niczyja wina, tylko rodziców wina. Jak to uczą dzieci, jak wychowują, jak sami są przyzwyczajeni i takie nawyki wprowadzają w swoje strony. Ja uważam, że rodzina dbająca o swoje dzieci nie powinna wypuścić do szkoły czy do przedszkola dziecka na śniadanie. I znaczy śniadanie też, to jest, tak jak mówię, porządne śniadanie, to jest zapas energii na cały dzień. To jest podstawa. Obiad już może być mniejszy. Kolacja jeszcze mniej kontaktu, jeśli chodzi o wina. Natomiast śniadanie powinno być pełnowartościowe i obszerne. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciał wstawać? Tam Pan bardzo proszę. Ja korzystając z okazji chciałbym zapytać, chociaż to nie jest tak akurat stricte dotyczące tej sprawy, czyli tych dzieci, chociaż wiążące trochę jest. Chodzi mi o to, jak dużo mamy w naszej gminie osób, czyli tych alimenciarzy zaległych na rzecz gminy. Czy to jest wiadomo, czy może akurat to pytanie nie widzę. Dokładnie na dzień dzisiejszy w Warszawie to jest około 160 osób. Koło 60? 160. Około, bo ja dokładnie nie wiem. Tak, bo to nie jakby była przyczyna. To wszystkie osoby od 2000 bodajże 5 roku, które są gminne nam jako gminie, bo wierzycielki mieszkają na naszym terenie, a dłużnicy mieszkają wszędzie na terenie Polski, a także i za granicy. Przyjdzie super gazowo. Jeszcze jakieś pytania nie ma? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Projektu uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywienia dzieci i młodzieży w gminie Raszyn na 2016 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję.